Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Reczek. I witam was kochani w unboxingu. Słuchajcie, kto by się spodziewał, że jakiś unboxing się pojawi na dniach. Jeżeli ktoś był na live'ach, no to pewnie wie, że dostałem paczkę. Ale słuchajcie, u mnie unboxingów tak dawno nie było, słuchajcie, kiedyś. Pamiętam, jak kiedyś kupowałem sprzęt, to kupowałem cyk, 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 i no wypuszczałem filmy, albo je nagrałem i nie wrzuciłem, tak jak podobnie z fotelem było, na którym sobie siedzę. Został nagrany, zmontowany, ale to jeszcze przed chyba przejściem na nowy komputer. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stanę, ja po prostu straciłem to. I w jaki sposób, to powiem szczerze, że nawet nie pamiętam dokładnie, ale straciłem niestety jakby, no, zmontowany film i miniaturka i wszystko było przygotowane, no ale zgubiłam to, zgubiłam, no trudno się mówi, słuchajcie. Ale dzisiaj chcę was zaprosić na unboxing ze sklepu Morele. Słuchajcie, dostałam taką przesyłkę, taką, że mnie nie widać w kadrze, ale słuchajcie, dostałam taką przesyłkę z Morele. Zamówiłem parę rzeczy i w sumie to nie są rzeczy, które są takiego wymiaru, chociaż może. I dodatkowo jeszcze zamówiłem jeszcze jedną rzecz, która jest tutaj i tak dziwne, że to przyszło w takim czymś, podobnym pudełku, ale przyszło paczkomatem, bo niby nie było, a jak zamówiłem to, to nagle to się pojawiło. No i co to za abstrakcja w ogóle? No i było, nie było, było, nie wiem, co to w ogóle ma być. No ale dobra, nieistotne, słuchajcie, będziemy sobie otwierać tą dużą pakę dzisiaj i jak również to, co już sobie odpakowałem, czyli to. Słuchajcie, co to jest za unboxing i czego możecie się spodziewać? To jest sprzęt komputerowy, czy jakieś dodatki, podzespoły komputerowe, które no są mi po prostu potrzebne, by komputer lepiej funkcjonował, by lepiej się nagrywało gry i tak dalej. Słuchajcie, to jest dzięki wam. Słuchajcie, dzięki donatorom, tak jak najbardziej LGX się przyłożył najmocniej do tego wszystkiego. Ale dziękuję wszystkim, dziękuję wam wszystkim za to, że wspieracie mój kanał, wysyłacie donaty, wysyłacie pieniążki, wysyłacie na live'ach i dzięki temu ja po prostu mogę się również, słuchajcie, rozwijać. Co do tej pierwszej rzeczy, myślę, że przejdziemy po prostu do konkretów. To jest pamięć RAM, słuchajcie, i ja kompletnie nie spodziewałam się, że to przyjdzie w takim czymś. I pytanie, czy to jest używka, czy to nie jest używka, czy to jest original, czy po prostu tego na przykład nie ma w opakowaniu? No, w sumie patrzyłam na necie, to niby jest, no ale czemu to w taki sposób do mnie przyjechało? Tego to nie wiem, słuchajcie, no ale trudno, ja to odpakowuję, słuchajcie, bo potrzebna jest mi pamięć RAM, mam 8 giga RAMu, no kurde, jak na te dzisiejsze czasy, na te standardy, jeszcze na to, że ja nagrywam na YouTubie, no to 8 giga RAMu to jest nic, słuchajcie, no i stwierdziłem, że trzeba zakupić kolejne 8. Mam taki sam dysk, że tu jest brudne, chociaż wygląda jakby brudne było. Słuchajcie, dysk. Mam taką samą pamięć RAM i kupiłem po prostu taką samą, identyczną. I ona wygląda, słuchaj, czy ona wygląda jakby była zużyta? No jest tu takie coś trochę brudne, ale wydaje się być wszystko legitne, słuchajcie. I tak oto wygląda ta pamięć RAM. G-Skill, Agates, DDR, 4, 8 giga. No i taką pamięć RAM sobie załaduję do mojego komputera, bo kurczę, przyda mi się, bo nawet jak montuję w Camtasii, tak, montuję dla was filmy i tak dalej, to wyskakuje mi błąd, że nie ma pamięci RAMu, że mi się zatnie, po prostu zacięła mi się Camtasia, tak, no i wchodzę, wiecie, w wydajność i tak dalej, sprawdzam, widzę, że pamięć RAM deklarowana jest chyba 16 giga, więc no kurczę, no może mieć więcej, żeby to tam w miarę huczało, hulało i żeby po prostu płynniej chodziło i oczywiście przyda mi się też pod nagrywki, pod streama, więc słuchajcie, to była rzecz, którą, no słuchajcie, no ja to chciałam kupić już od dawien, jak kupowałam komputer, kupując 8 giga, przecież byłam z taką myślą, że okej, mam 8 giga, ale za jakiś czas kupię kolejne 8. No i ile to czasu minęło, że w końcu kupiłam to 8 giga? No trochę, słuchajcie, minęło. No ale trudno, słuchajcie. Mam kupione, wystarczy, że teraz robię klik i wszystko powinno już działać. A my przejdźmy tym razem do dużej paczuchy. No i jak możecie się spodziewać, po takiej dużej paczce to niewiele można się domyślać, bo tu może być kompletnie wszystko. Ale no bez przesady, wszystkiego tutaj nie będzie. Pisaliście na live, jak wam pokazywałam, że kurczę, to chyba jest monitor. Nie, to nie jest, kochani, monitor. To jest całkowicie coś innego. Na pewno to nie jest monitor, na pewno jest to rzecz, która była mi mega potrzebna. No i w końcu zdecydowałam się również na zakup coś, co będzie już bardzo przyszłościowe, bo myślę, że na ten moment jeszcze tego czegoś nie użyję, a czego to wam zaraz pokażę, bo no bo nie mam miejsca po prostu na biurku i dopiero jak kupię sobie nowe biureczko, to wtedy będzie to miało rację bytu, to co kupiłem. To co kupiłem już widać na pierwszym miejscu. Oj, nie wiem, jak fajnie. Okej, już wam pokazuję przesyłeczkę. Wow. Oj, taka duża paka. Ja wiem, że mało profesjonalnie pokazuję, ale fajnie to spakowali, słuchajcie.
Mamy to. Słuchajcie, może będę pokazać wam po kolei w sumie. Tak byśmy zrobili. A ja sobie to odłożę. O, to sztuło. Słuchajcie, kupiłem statyw. Kupiłem, jak oni to nazwali, profesjonalny statyw mikrofonowy do studia. Ja chyba normalne studio otworzę, ja będę słownym youtuberem. I ja będę, słuchajcie, studio otwierał. Słuchajcie, potrzebowałem statyw na mikrofon, bo jak dobrze wiecie. Czy wam się pomyliły święta? Zresztą dzisiaj nie jest Sylwester, żeby fajerwerki puszczyć. Młodzie pieron, co oni robią? Nieważne. Słuchajcie, wracając do tematu. Stwierdziłem, że czas najwyższy kupić statyw, bo wy każde moje walnięcie, każde wiecie, hałasy, wszystko odbiera moje biurko. No i stwierdziłem, że kurde, okej, kupmy w końcu statyw, jak już chcemy być profesjonalni, słuchajcie, chcemy robić to dobrze i planuję rozwijać się dalej, tak, planuję rozwinąć swoje stanowisko komputerowe, kupić nowe biureczko i tak dalej. Dlatego stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie kupić statyw. I teraz tak, kochani, ja myślę, że na ten moment nie będę korzystać z tego statywu, póki po prostu tego biurka nowego nie ogarnę. A to dlaczego? Słuchajcie, bo nie miałbym to zbytnio miejsca, żeby to zamontować. To biureczko jest po prostu dla mnie za małe i nie wyobrażam sobie, że ten statyw jeszcze gdzieś mi tu latał, gdzieś pomiędzy czymś. Więc jest kupiony, jest przyszłościowy, jest na przyszłość, ale to jeszcze, słuchajcie, nie ten moment, żeby go stosować. Ale bynajmniej wiecie, że kurczę, Arek się rozwija i nie wydaje pieniądze na głupotę, jak wy do mnie pisze ta: ja ci przelałem, Areczku, pieniądze, a ty tego nie przepij na głupota. No nie, no zobaczcie, co kupiłem. Kupiłem statyw, no za pieniążki, no to co wam powiem, no. Więc słuchajcie, statyw mamy, a do statywu przydałoby się, no i również kupiłem, jest to popfiltr. Słuchajcie, popfiltr, również z Mozosa, a bo nie powiedziałam wam, patrzcie jaki jestem. Statyw również jest z Mozosa, z firmy Mozos. O, a tego to ja nie widziałam, poczekajcie. A firmy Mozos, słuchajcie, jest to metal, no się domyśliłam, ale długość ramy 53 cm plus 56, maksymalnie obciążenie to jest 1100 gram, więc rzekomo ten mój blyety jeszcze się tam łapie, słuchajcie, kolorze czarnym. Elastycznie wysięgnięty, możliwość obracania 360 stopni, profesjonalny stojak oczywiście do studia, szybki, wygodny w użyciu, wysoki, bardzo stabilny. Do prawie wszystkich rodzajów mikrofonów, no mam nadzieję, że blueta da radę. Ale my o statywie już gadali. To teraz pogadamy sobie o popfiltrze, słuchajcie. Popfiltr również kupiłem z tej samej firmy. No co wy do mnie piszecie? Ja rozumiem, że sprawy bieżące i tak dalej. Spokojnie, ja zaraz pogadam. No i właśnie, słuchajcie, kupiłem popfiltr mikrofonowy. Oczywiście z tej samej firmy, stwierdziłem, kurde, jak brać, to szaleć. No i co, to co o popfiltrze mogę wam powiedzieć? No również go dopiero zastosuję, słuchajcie, jak już sobie setup zrobię, ogarnę sobie komputera, ogarnę biureczko, będzie tak picoś, glancuś, tak idealnie, żeby kurczę było można już być takim profesjonalnym streamerem, youtuberem. I jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, to... A, myślałam, że dostałam jeszcze fakturę, ale oszczędzili sobie. Oni też to mi to wysłali w jakiejś dziwnej formie. Ja nie wiem, morere, co wy robita, ale już odpakowuję, słuchajcie, to też jest kurde, wysłane tak po macoszemu. Nie jest w jakimś fajnym opakowaniu. A szkoda. A już odpakowujemy. Cześć, maleńki. I to jest, słuchajcie, dysk. To jest dysk Seagate'a, 1 TB Barracuda. Bo było dość takich fajnych opinii właśnie na temat tego dysku. Że co? Że jest szybki. No mi chodziło o szybki dysk HDD, tak żeby wiecie, on picuś blanty, działał. Ja wiem, że SSD bardziej się nadaje do takich rzeczy, ale mimo wszystko chciałam jeszcze talerzówkę, chciałam HDD-ka kupić, tak żeby po... Jezu, jak on się świeci, jak psu jajca normalnie. Ale no, wygląda przekozacko, podoba mi się ten dysk normalnie. Ja bym go wystawił gdzieś tutaj na ekspozycji. Nie no, żartuję. Ale kupiłem 1 TB właśnie i to będzie dysk typowo pod nagrywki, pod nagrania, tak żeby po prostu, no, wszystko chodziło picuś, glantuś elegancko. No i co, słuchajcie, to były szybki haul, szybko wam pokazałem, co sobie kupiłem, bo stwierdziłem, kurczę, kiedyś robiłem takie filmy, no i kurczę, czemu by nie nagrać, pokazać wam, pochwalić się wam, co ja za wasze pieniądze kupił. No, ja myślę, że jak za wasze pieniądze, no to wypada wam po prostu pokazać, co i jak wykorzystałem te pieniądze. Jak wykorzystałem te pieniądze, że nie przepijam, nie wydaję na głupoty, nie wydaję na jedzenie, chociaż kurde, ostatnio tak trochę chyba przybrałem, niestety. Ups. Ale się nie martwmy tym, słuchajcie. Ja się tym nie martwię. I w sumie muszę wam powiedzieć, że udane zakupy. Trochę wydałem pieniążko, bo nie powiem, że nie. HDD 170. O ile się nie mylę, dysk... pamięć RAM. Gdzie mam do dysku? Pamięć RAM koło 200?
Oczywiście tutaj dam wam znać, co ile kosztowało Mozos. Statyw też ładnie cenowo wychodził, lepiej niż na Allegro w sumie, bo była jakaś fajna ekstra zniżka. No i popfiltr kupiłem już tak po prostu dodatkowo, jak już kupiłem ten statyw, to mówię, a dobra, popfiltr kupuję. Jeszcze co mi brakuje, słuchajcie, do statywu, do całego takiego setupu mikrofonowego i tak dalej, to brakuje mi jeszcze koszyczka Noble Yeti, ale to już, słuchajcie, spokojnie kupimy, na spokojnie dam radę, słuchajcie. To wszystko! To wszystko w tym filmie, to wszystko, co sobie kupiłem, to wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że unboxing wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, mile widziana. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Odmeldowuję się. Cześć.